Jesteśmy na 15 otwartych mistrzostwach Bydgoszczy we florecie dziewcząt i chłopców do lat 14. Wśród osób biorących udział w mistrzostwach mogliśmy zobaczyć zawodników z całej Polski oraz gości z zagranicy. Zobaczmy, jak im poszło. Słuchajcie, stresujecie się przed walką? To też zależy od zawodniczki, bo jeśli wiemy, że potrafimy wykonać jakieś ruchy odpowiednie, to wtedy jest ten stres mniejszy. Czym dla ciebie jest szermierka? No, sportem. Można powiedzieć, że no, częścią życia. Drugim życiem. A dla ciebie? Nie wiem, zainteresowaniem. No. Dla mnie jest sportem, który naucza strategii. Co czujesz, kiedy wchodzisz na matę i zaczynasz walczyć? Tak, myślę, że tego już znam, to z nim wygram. I dużo już razy wygrałeś? No, nie wiem. Każdą walkę udaje ci się wygrać? No, próbuję. Co to jest punta? Punta to jest to ten grzybek, który na końcu, którym trafi. A co jest tym trafienia we florecie? Kamizelka. A, kamizelka, tak. Tutaj cała. A budowa właśnie floretu to... Że to jest punta? To jest punta, klinga, kosz, to jest kosz, rączka. Gniazdko i rączka. Rączka belgijska, jest jeszcze francuska, ale popularniejsze są takie. A czym się różni właśnie francuska od belgijskiej? Francuska jest prosta, a belgijska ma jakby kształt takiego... Mi to przypomina szermierza na nogawce. Trudne jest utrzymanie takiego czegoś w walce, bo na przykład ja się przyzwyczajam, bo ja zawsze walczyłam Francuzem, zerówką. Teraz pierwszy z tym floretem zawodnim.